Dzień dobry moi mili. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować toporek, który używam. Używam go od ponad 2 lat, więc mówiąc szczerze, jest to najdłużej używana przeze mnie rzecz, przedmiot, narzędzie, które recenzuję. Także jakieś doświadczenie na temat tego toporka mogę Wam przedstawić. Jest to Hultaforce Adgor o głowni o wadze 0,6 kg. Wykonana siekierka jest w Szwecji. Jaki to jest dokładnie rodzaj stali, nie wiem. W ogóle mnie to nie interesuje. Ta wiedza jest mi niepotrzebna, ponieważ narzędzie sprawuje się wyśmienicie. Jestem z niego bardzo zadowolony. I jest bardzo przydatny w terenie. Długość całości to 38 cm. Jak widzicie, nie jest to duże narzędzie, ale bardzo, bardzo poręczne. Stylisko jest pięknie wyprofilowane, fajnie, fajnie siedzi w ręce. Można tym swobodnie pracować. Tutaj na końcu mam jeszcze taką przelotkę na sznurek, rzemień, co tam ktoś sobie chce dowiązać. Ja tego nie stosuję, bo zwyczajnie mi to przeszkadza, gdy pracuję tym narzędziem. Kształt głowni, jak widzicie, nie jest zbyt skomplikowany, ale bardzo fajnie można to narzędzie trzymać również tutaj bliżej. Jak widzieliście filmy z moich prób rzeźbiarskich, gdy wykonywałem deseczkę czy szpachtułkę, no to rzeczywiście wtedy dużo pracy wykonuje się przy takich projektach, wykonuje się trzymając toporek bardzo blisko głowni, dzięki czemu mamy lepszy chwyt i lepszą kontrolę nad nim. I on tutaj ładnie na palcu leży, także te specjalne wycięcia, które niektóre toporki, siekierki posiadają, o tutaj w tym miejscu, właśnie po to, żeby go lepiej trzymać, no tutaj chyba nie jest potrzebne. Co do wagi samej głowni, no na moje potrzeby jest w zupełności wystarczająca. Nie potrzebuję większego narzędzia, większej siekiery. Ta mi starcza do przygotowania drewna, nawet w zimowy biwak, w zupełności ta wielkość toporka wystarczy. To nie Kanada. Nie ścinamy tutaj całych drzew, tylko pozyskujemy drewno z drzew, które już się przewróciły, bądź są tak niedużych rozmiarów, że można je nawet tym narzędziem bez problemu powalić, czy używając piły ściąć. Bardzo fajnie się tym rozłupuje drewno. Przy większych piękach, no to wtedy jest problem, no bo jednak brakuje tej wagi. Ale tak jak mówiłem, większe kawałki drewna tak naprawdę nie są potrzebne nam podczas naszych biwakowych wypadów. Jest kompaktowa, bardzo fajnie mieści się w plecaku. Dzisiaj mam ze sobą ten mój mały, średni 30-litrowy plecak i mieści się ona w zupełności w komorze w środku. Dostaje się ją z taką pochwą na ostrze. Nie jest to najładniejszy kawałek skóry, ale swoją funkcję spełnia. Od 2 lat zabezpiecza mi toporek w plecaku, także walor użytkowy jest i to mnie przynajmniej wystarcza. Toporek nabyłem w markecie Jula. Przyszedł on razem z tym. Wiem, że trzeba na to zwracać uwagę, bo z tego co pamiętam, jak szukałem toporka dla siebie, to można było tą siekierkę nabyć również w innych sklepach, bardziej dedykowanych, powiedzmy, sympatyką outdooru. I wtedy bywała ona droższa, i to nawet sporo droższa, bo
o 50 zł, tak mi się wydaje, że w niektórych sklepach jest droższa. I co ciekawe, nie zawsze była do nabycia z tym elementem ochronnym. Także warto, szukając toporka dla siebie, czy szukając konkretnie już tego Hultaforsa, warto przeszukać internet, bo przynajmniej 2 czy tam 2,5 roku temu, gdy ja szukałem tego sprzętu, no różnice były i można sporo zaoszczędzić. Jedyne co przy zakupie od Julii, no to dostawa trochę trwała, bo wtedy nie wysyłali z polskiego magazynu, tylko szło to bezpośrednio ze Szwecji, także chyba czekałem 2 tygodnie na ten toporek. Także z tym trzeba się liczyć, gdyby ktoś nagle potrzebował nabyć ten sprzęt. Co do konserwacji, co jakiś czas ją oszczę kamieniem Hultaforsa dedykowanym do ich produktów. Jeśli robi się to regularnie, to nie powinno to nastręczać większych problemów. Ja jakimś fanatykiem oszczenia nie jestem, oszczę na tyle, na ile potrafię i toporek jest naprawdę ostry. Często też po na przykład jednodniowym użytkowaniu nie wyciągam nawet kamienia, tylko mam taki kawałek skóry nasmarowany chyba nawet mydłem, nie żadnym polerskim produktem, tylko zwykłym mydłem. Trochę tak sobie ten sprzęt po tym głaszczę i to w zupełności wystarcza. Co jakiś czas nacieram stylisko, a także samą głownię nacieram olejem lnianym, co w zupełności zabezpiecza przed wilgocią. I to tak naprawdę wszystko. Prawie bezobsługowy sprzęt, który naprawdę dobrze mi służy. Jest ze mną, no nie na każdym wyjściu, bo nie na każde wyjście trzeba brać toporek, ale na przykład w sezonie zimowym, no to jest zawsze ze mną, bo czasami tego drewna trzeba przerobić troszkę więcej. A ta kompaktowa siekierka w zupełności daje radę. No dobra, mam nadzieję, że ta krótka recenzja była dla Was interesująca, ciekawa. Jakbyście szukali dla siebie to sprzętu do ciosania, no to ja mogę Hultaforsa Adgore 06 polecić, bo jestem z niego, jak już mówiłem, zadowolony. To tyle w temacie recenzji Hultaforsa Adgore 06. Polecam to narzędzie. Zapraszam tradycyjnie do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Zapraszam też do naszego sklepu, gdzie znajdziecie produkty leśne, które wytwarzamy samodzielnie. Właściwie Ewa je wytwarza, ale powstają tutaj u nas własnoręcznie i są naszym pomysłem. Tyle ode mnie, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Thank you.